Ja nazywam się Michał Tragarz i tutaj akurat jestem tylko po to, żeby właśnie panie powitać i też przedstawić naszą dzisiejszą prowadzącą, czyli Maję Dobiasz-Krysiak, która przez kolejne kilkadziesiąt minut czy tam godzinę będzie tutaj z państwem spędzić ten czas. Ja tylko powiem, tylko w ogóle takie pytanie, czy nas słychać i prośba o to, żeby skorzystać z tego okienka czatu na, w prawym dolnym rogu, jeśli można wpisać, czy panie nas słyszą. O, pani Jolanta nas słyszy, bardzo się cieszymy. A czy pozostałe panie nas słyszą? Również prosimy o sygnał. Maja też nas słyszy, to świetnie. Dobrze. To jeszcze. Skoro słyszą nas w większości nasze uczestniczki, no to myślę, że możemy zaczynać. Tak, tak. To zacznijmy i też właśnie też zachęcam do tego, żeby jeśli będą jakieś pytania do prowadzącej, to w tym prawym dolnym rogu się, żeby te pytania wpisywać. Uczestników jest niewiele, więc to myślę, że Maja sobie świetnie poradzi z tym, więc ja już w takim razie się wyłączam i zostawiam panie w dobrych rękach Mai. Życzę udanego webinarium. Dzień dobry, witam panie serdecznie na naszym webinarium wprowadzającym w projekt Poczytajmy o domach, czyli dobre opowieści o mieszkańcach. Podczas tego webinarium postaram się w jakiś sposób wprowadzić panie w temat, pokazać w jaki sposób powstaje klub czytelniczy, w jaki sposób klub czytelniczy może wywołać pewną zmianę w swojej szkole i w swojej okolicy i w jaki sposób wykorzystywać do tego takie narzędzia, które my wszyscy znamy, ale też takie jedno wyjątkowe narzędzie, którym jest właśnie książka, którym jest literatura i którą jest bardzo specyficzna książka, książka Domy Carson Ellis. Tutaj wita się ze mną pani Małgorzata Komenda, która brała udział w innym programie, który koordynowałam w Centrum Edukacji Obywatelskiej, który też miał trochę taki charakter akcji miejskich, wychodzenia ze szkoły, łączenia szkoły i społeczności lokalnej, więc myślę, że tutaj świetnie się państwo odnajdziecie również w tym programie. No więc zaczynamy. Jak panie wiecie, program Poczytajmy o domach prowadzony jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Nasza fundacja w tym roku świętuje 25-lecie. Od 25 lat realizujemy naszą misję, którą jest pomaganie w uczyć lepiej. W tym roku świętowaliśmy, w tym roku mieliśmy nasz jubileusz, ale to, że od 25 lat zmieniamy szkoły, to nie oznacza, że skupiamy się tylko i wyłącznie na szkole jako miejscu, ale też na szkole w takiej sieci relacji, na szkole jako takim centrum lokalnym, to również są bardzo istotne i przyświecające naszej fundacji cele. Z okazji tego programu Poczytajmy o domach weszliśmy w partnerstwo z Fundacją Habitat for Humanity, która realizuje projekt, który się nazywa Build Solid Ground. I ten projekt polega właśnie na tym, by zwrócić uwagę na mieszkalnictwo, na warunki mieszkaniowe, ale też na domy w kontekście zrównoważonego rozwoju. Na domy w kontekście globalnym. I właśnie do tego globalnego kontekstu odwołuje się nasz projekt. On w ogóle jest zakorzeniony w takiej myśli, myśleniu o edukacji globalnej. W podręczniku, który wprowadza w tę serię, macie panie też definicję edukacji globalnej jako uświadamianie istnienia współzależności i zjawisk łączących ludzi na świecie. To jest może dość skomplikowane jak dla grupy docelowej,
Ale myślę, że dzięki temu projektowi uczniowie, uczennice z młodszych klas, nawet szkół podstawowych, łatwo zrozumieją w praktyce, czym może być takie myślenie w nurcie edukacji globalnej, które jest gdzieś tam zakorzenione w takim rozumieniu współzależności między systemami kulturowymi, między środowiskiem, między ekonomią, między tym, co społeczne, między tym, co polityczne, między technologiami, które też oczywiście są różne, jeśli chodzi o mieszkalnictwo. Ta perspektywa edukacji globalnej pokazuje, że nawet mała jednostka, nawet mały uczeń, mała uczennica w niewielkiej miejscowości ma połączenie ze światem i ma wpływ na różne globalne procesy i może też podejmować działania, podejmować akcje w celu naprawy świata. Dom, tak jak głosił tytuł pewnej znanej akcji animacyjnej w Supraślu, robionej przed wielu laty przez Janusza Byszewskiego i Maję Parczewską. Dom to moje centrum świata. Dom połączony jest ze światem i tak będziemy też pracować w klubach czytelniczych. W naszym programie Klub Czytelniczy traktujemy trochę właśnie jak projekt edukacyjny. To znaczy, to nie chodzi tylko o to, żeby się spotykać i czytać, co jest oczywiście świetnym działaniem. Natomiast w programie Poczytajmy o domach to jest jedno z działań, które będziemy podejmować. Tak więc ważne jest również to, żeby zapoznać uczniów z tematem. I to zarówno tę klasę, która będzie tworzyła klub czytelniczy, jak i tych młodszych uczniów i uczennice, którym będziemy czytać. Tak więc zapoznanie, wprowadzenie w uczniów w temat, sprawienie, żeby uczniowie i uczennice czuli ten temat, rozumieli go, żeby nie był tylko teoretycznym takim konceptem, ale żeby był przez nich jak najlepiej rozumiany w praktyce, to również bardzo ważny cel tego projektu. Tak więc to, co będziecie panie jako opiekunki klubu czytelniczego tutaj zobowiązane podczas programu, to przede wszystkim ustrukturyzowanie, zaplanowanie harmonogramu spotkań, planowanie kolejnych i podsumowywanie tych działań, które będziecie podejmować w projekcie. No oczywiście organizowanie tego, co pewnie najfajniejsze dla naszych dzieciaków, czyli spotkań czytelniczych dla młodszych klas. Ja miałam swego czasu okazję obserwować działania takiego klubu czytelniczego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Warszawie na ulicy Broszka. Widziałam, jak niezwykle zaangażowani byli i jedni, i drudzy w to, żeby sobie czytać, żeby opowiadać sobie historię. To jest naprawdę wspaniała metoda. Będziecie również Państwo, Panie, organizować akcje czytelnicze oraz, tak jak to w prawdziwym projekcie, podsumowanie, świętowanie, ewaluację tego projektu. Klub czytelniczy w naszym programie nie jest zupełnie oderwany od świata. Klub czytelniczy realizuje jeden, albo może nawet i więcej, z celów zrównoważonego rozwoju. Spójrzmy proszę na ten slajd. I zastanówmy się, które z celów zrównoważonego rozwoju możemy spełniać podczas spotkań klubu. Możemy to napisać na przykład na naszym czacie. Ja podpowiem, to będzie łatwa podpowiedź, że przede wszystkim chodzi o cel 11. Zrównoważone miasta i społeczności, ale myślę, że możemy też poprzez działania takiego klubu czytelniczego, czytając o domach, spełniać inne cele. Na przykład cel 6, czyli dbanie o poprawę warunków sanitarnych, albo cel 9, Pani Joanna, widzę, że coś pisze, nie będę już na razie mówić. Może coś przyjdzie nam do głowy.
15, Życie na lądzie oczywiście, skupiając się również na otoczeniu naszej szkoły, naszego domu, naszej biblioteki, czy też w ogóle na zieleni i zrównoważonym rozwoju w naszym mieście. Jak sobie myślę o naszym programie jako programie jednak edukacyjnym, to zawsze przychodzi mi do głowy też to, że działamy w obszarze celu 4, prawda? Czyli dobra jakość edukacji. 12, odpowiedzialna konsumpcja, odpowiedzialna produkcja. Natomiast tak naprawdę realizując jeden projekt z uczniami, możemy tak naprawdę zrealizować bardzo wiele różnych celów zrównoważonego rozwoju. I to jest też wielka jakość, wielka zasługa tego projektu, że tak naprawdę to, co ONZ postawiło przed nami jako wielkie zadania, możemy tak naprawdę zrealizować poprzez projekt Poczytajmy o domach. Tutaj widziałam jeszcze, że koordynatorka projektu Aneta Derda napisała do nas, że pytania, które Państwo macie, można zadać jej mailowo i ona odpowie na nie wszystkie po webinarium. Oczywiście, gdyby były jakieś pytania na bieżąco, też możemy wykorzystywać czat. No to tyle tytułem wprowadzenia, a teraz zróbmy małe zadanie. Proszę, wejdźcie Panie na stronę www.menti.com. Ja ją tutaj też napiszę na czacie. Można tutaj kliknąć menti.com i wpisać odpowiedni kod. Ten kod to jest 516294. 6294. Tutaj zobaczycie Panie tak zwany Mentimeter, czyli takie narzędzie, które pomaga nam zbierać różne dane, układać odpowiedzi naszych uczestników i uczestniczek w statystyki, a pytanie, które w tym Mentimeterze zadałam, dotyczy tego, co spotykacie Państwo na swojej drodze ze szkoły do domu. Czy ktoś wchodzi, czy ktoś widzi? Pięć, jeden, sześć, dwa, dziewięć, cztery. A, przepraszam, zmienił się kod. 589355. No, to była jakaś zmiana. 589355. To jest teraz poprawny kod. 589355. Na mojej drodze z domu do szkoły spotykam. I wybierzcie Panie tyle opcji, ile tak naprawdę mijacie w drodze do domu. Czy ktoś jeszcze wpisuje? No dobrze, więc spróbujmy przyjrzeć się rezultatom. Ja teraz postaram się pokazać
ekran. To moi drodzy, z domu do szkoły spotykam. Tutaj pojawiły się takie odpowiedzi jak zatłoczoną ulicę, przystanek autobusowy, ścieżki rowerowe, sygnalizację świetlną bez sygnału dźwiękowego, czasami schody, czasami park. Akurat fabryk i tych osiedli bez centralnego ogrzewania tutaj nikt nie zaznaczył, natomiast rzeczywiście no, takie rzeczy, takie miejsca również mogą się pojawić w mieście. One pewnie stanowią swego rodzaju problem, no, ale rzeczywiście jeżeli jeździmy komunikacją miejską do pracy, to przede wszystkim widzimy ulice, widzimy przystanki. Te wszystkie elementy miasta składają się na jego tkankę, która może być mniej lub bardziej zrównoważona, która może wpływać na to, w jaki sposób nasze miasta są zrównoważone, w jaki sposób życie w naszych miastach sprzyja różnym typom mieszkańców i mieszkanek, którzy tworzą jego społeczność. Tworząc taką małą grę z uczniami, możecie po prostu potraktować to jako punkt wyjścia do rozmowy na temat zrównoważonych miast. Jako punkt wyjścia do rozmowy o tym, jakie miejsca w naszym mieście wpływają na to, że żyje nam się lepiej, jakie miejsca w naszym mieście mogły zostać poprawione, jakie miejsca w naszym mieście czy w naszym miasteczku to miejsca użyteczności publicznej, które z nich są dla nas korzystne, a które są problematyczne i o które powinniśmy zabiegać wśród władz naszego miasta, by poprawiły ich skuteczność, a również podejmować własne działania, na przykład takie jak w naszym programie, po to, by podnosić dyskusję na ich temat, no i po to, żeby po prostu je zmieniać. Zrównoważone miasta, tak jak pokazuje graf w naszej książce, to takie miasta, które tworzą przestrzeń dla wszystkich. I o tych różnych grupach społecznych w programie też bardzo dużo będziemy mówić. O grupach, które na początku mogą wydawać nam się uprzywilejowane, albo takie, które nie mają problemu z pewnymi typami miast, ale później, gdy okazuje się, że jesteśmy członkami, członkiniami tej grupy, napotykamy na pewne problemy, pewne bariery w dostępie, które nagle okazują się dużymi problemami. Zrównoważone miasta szanują środowisko naturalne. I jak tutaj w naszym Mentimeterze pojawił się na przykład park, no to parków powinno w mieście być wystarczająco dużo, by każdy z mieszkańców czuł, że to miasto rzeczywiście sprzyja również odpoczynkowi, nie tylko pracy, ale również w tym obszarze mamy segregację śmieci, warunki naturalne terenu. Co bardzo istotne i co w wielu naszych miastach wydaje się dość dużym problemem, to emisja CO2, to oszczędzanie wody, ale również to, czy mamy ścieżki rowerowe, czy skupiamy się na transporcie pieszym, czy na transporcie samochodowym. No i oczywiście wielki problem wielu małych miast i miasteczek, czyli transport zbiorowy albo, że tak powiem, jego niewystarczające sieć łączenia nie tylko między punktami w mieście, ale również między miastami i miasteczkami. Zrównoważony rozwój to także budynki. Czyli tu zastanawiamy się nad tym, czy lepiej stare budynki, które istnieją w naszym mieście, wyburzać, czy może lepiej dostosowywać się do nowych potrzeb i wykorzystywać już istniejącą infrastrukturę. Czy budowa jest rozproszona, czy budowa jest ścisła i dobrze zaprojektowana, czy budynki, które występują obok siebie, nie tylko są dopasowane pod względem estetycznym, ale również pod względem energetycznym. Czy wykorzystywane są do tej budowy lokalne materiały, czy tak zwany ład architektoniczny jest zapewniony, czy mamy plany zabudowania miejscowego.
Czy jest miejsce w naszym mieście do tego, by mieszkańcy i mieszkanki uczestniczyli we wspólnym podejmowaniu decyzji o mieście? Czy jest na przykład budżet partycypacyjny, budżet obywatelski, gdzie możemy zgłaszać swoje pomysły na miasto, a również je realizować, głosować i wyrażać swoje opinie poprzez swoje głosy? Czy w naszym mieście jest wystarczająca ilość przedsiębiorstw i czy samorządy lokalne i regionalne wspierają takie działania mieszkańców, które to zrównoważone miasto mają zapewnić? W tej perspektywie globalnej miasto jest takim mikroświatem. Miasto jest tak jak dom, był centrum świata. To miasto jest takim trochę odpowiednikiem tego, jak wygląda życie na świecie. Jednostka w tej perspektywie jest współzależna, jej działania przekładają się na życie w świecie. Te różne współzależności są tak właśnie, jak tutaj na obrazku, jak puzzle. Im więcej z tych wymienionych wcześniej zasad zrównoważonych miast jest obecne w mieście, tym tak naprawdę czujemy, że to miasto jest dla nas miejscem przyjaznym, miejscem, w którym czujemy się dobrze, miejscem, które odpowiada na potrzeby różnych grup, miejscem, które produkuje tylko tyle nieczystości, tylko tyle zanieczyszczeń, ile potrzeba, produkuje tylko tyle ciepła, oddaje tylko tyle energii, ile potrzebuje, nie jest miastem, które nie radzi sobie z segregacją śmieci, które nie radzi sobie z zanieczyszczeniami. My w Warszawie mieliśmy ostatnio przecież taką sytuację z awarią oczyszczalni ścieków, która doprowadziła do zanieczyszczenia naszej rzeki. Był to bardzo duży problem dla miasta, było to bardzo szeroko dyskutowane. Ale to, o czym mówimy, te współzależności, o których mówimy, one mogą mieć też taki charakter globalny. To znaczy, z jakich materiałów korzystamy, skąd one do nas przyszły, skąd one do nas przywędrowały, jak wygląda to pod względem zależności handlowych, jak wygląda to pod względem zależności w kulturze, jakich mamy mieszkańców, skąd są ci mieszkańcy, czy oni wszyscy czują się w tym mieście jak u siebie, czy oni wszyscy czują się w tym mieście na tyle dobrze, że są w stanie korzystać z jego zasobów, to znaczy czy mają również wystarczającą ilość własnych zasobów, by z tego miasta korzystać, czy są obszary wykluczenia i biedy na przykład w naszym mieście, czy jesteśmy w stanie coś z tym zrobić. Czy używane technologie są czasem, nie są czasem dla nas szkodliwe. Pamiętacie pewnie Państwo historię o dachach z azbestu, które były używane. Teraz bardzo często mówi się też o smogu i zagrożeniach związanych ze smogiem. O transporcie i jego dostępności już mówiłam, ale w miastach bardzo często również zdarza się, że trudno jest nam poruszać się ekologicznie, trudno jest nam poruszać się pieszo, trudno jest nam poruszać się rowerem i o tych wszystkich współzależnościach również można mówić poprzez książkę Domy. Co ważne, gdy będziemy zajmować się tą książką i opowieściami o różnych domach w niej zawartymi, starajmy się mówić o różnorodności bez stereotypów. Jest to czasem bardzo trudne, ponieważ wszyscy mamy stereotypy, wszyscy wypowiadamy się stereotypowo, wszyscy myślimy stereotypowo i nikt z nas, nawet najbardziej wrażliwa osoba, nie jest od tych stereotypów wolna. To jest punkt wyjścia, z tego powinniśmy sobie zdawać wszyscy sprawę. Ale zastanówmy się nad tym, w jaki sposób tych stereotypów w opowieściach o domach unikać. Po pierwsze, ustalmy kontrakt. Ustalmy kontrakt z uczniami, uczennicami. To nie jest jedna lekcja, to będzie cały projekt, to będzie kilka różnych spotkań i naprawdę warto jest wiedzieć, na jakich zasadach ze sobą współpracujemy. W tym kontrakcie mogą pojawić się zapisy takie jak
nie przerywamy sobie, nie oceniamy się, nie wyśmiewamy się, słuchamy się. I wszystko to, co przyjdzie Wam jeszcze do głowy, co zapewni taką bezpieczną i zrównoważoną również w pewnym sensie komunikację między nami, uczniami, uczennicami. Druga ważna rzecz, która nawet na tej naszej prezentacji jest na czerwono, to shock stop. To znaczy, mówiąc o nierównościach, mówiąc o różnicach, mówiąc często o takich sytuacjach życiowych, które z naszej jednak europejskiej perspektywy wydają się wyjątkowo szokujące, starajmy się nie wykorzystywać takich materiałów, które przedstawiają członków i członkinie tych społeczności, na przykład globalnego południa, w sytuacjach niegodnych, w sytuacjach ekstremalnych, w sytuacjach, które właśnie wykorzystują szok jako narzędzie do zbudowania uwagi, do przyciągnięcia tej uwagi, utrzymania jej. Starajmy się wykorzystywać takie zdjęcia, takie obrazy, na które te osoby przedstawione wyrażają zgodę, a nie starajmy się szokować biedą, szokować problemami społecznymi, szokować innością. Starajmy się, żeby cała ta rozmowa o różnorodności była rozmową z szacunkiem i z godnością. Co często jest trudne, natomiast mając gdzieś z tyłu głowy te zasady shock stop, myślę, że będziemy łatwiej unikać tego typu obrazów. Kolejna zasada. Zrób test świeżości. Czy to zdjęcie, które chcę pokazać, które ma obrazować sytuację globalną, to zdjęcie z ostatnich dwóch lat, z ostatniego roku, czy na przykład jest to zdjęcie z jakiegoś konfliktu zbrojnego sprzed 15 lat i nie jest ono adekwatne. Sprawdźmy to. To jest jedna z głównych zasad rzetelności. Pokazujmy te sytuacje, które się dzieją, które się mogą wydarzyć, które są aktualne. Pokazujmy też rzeczy prawdziwe. Czwarta zasada, sprawdzaj krzyżowo. To nic innego niż sprawdzaj w wielu źródłach. Sprawdzaj, skąd jest ta fotografia, skąd jest ta informacja, czy inni nadawali na ten temat, czy inni pisali o tym, czy inni robili audycje radiowe, programy na ten temat. Czy jest to potwierdzona informacja? Czy w ogóle możemy mówić o tej informacji jako o informacji prawdziwej? Czy jest to jakiś rodzaj informacji fałszywej, fake newsa? Kolejna bardzo ważna zasada. Nie generalizujmy. To, że w pewnym miejscu na świecie są problemy społeczne, nie oznacza, że wszyscy tego miejsca mieszkańcy są nimi dotknięci. Nie mówmy o całych społecznościach poprzez pryzmat jednej grupy społecznej. Unikajmy wielkich kwantyfikatorów. To bardzo dobra praktyka. Co z nią idzie? Mówmy o sobie. Nie mówmy wszyscy Polacy, nie mówmy wszystkie kobiety. Mówmy o tym, co nas w tej sytuacji dotyka, co nas w tej sytuacji boli, co nas w tej sytuacji szokuje. Starajmy się używać wrażliwego języka. Dobry wieczór, Pani Bogusławo. Miło, że Pani do nas dołączyła. Ostatnia rzecz, która tutaj jest w punkcie 7 i gdzie ucięło, jak widzę, literkę T, uwzględniaj kontekst. To znaczy, w jakim kontekście zostało zrobione to zdjęcie, w jakim kontekście została dana informacja pokazana. Kiedy mówimy o informacji, o edukacji globalnej, bardzo łatwo wyjąć pewną rzecz z kontekstu jej powstania, wsadzić zupełnie inny. Kontekst nadaje 50% znaczenia, więc pamiętajmy o tym. Nawet gdy rozmawiamy z bardzo młodymi dzieciakami, miejmy te 7 zasad gdzieś z tyłu głowy.
nasza książka, z którą będziemy pracować, to jest właśnie taka książka, która mimo że bardzo prosta, mimo że oparta w dużej mierze na ilustracjach, zresztą pięknych ilustracjach kanadyjskiej ilustratorki Carson Ellis, to ona ma taką moc właśnie przeciwdziałania tym stereotypom. Ja jestem w ogóle nią gdzieś tam trochę zachwycona, bo mam wrażenie, że też przez to, że ona pokazuje domy tak fantastyczne, tak dziwne czasem, tutaj dom babuszki, tutaj dom jakiegoś kosmity, a tutaj mieszka szop, a tu mieszka artysta, że dom może być chatką w lesie, dom może być apartamentem w mieście. Ona ukazuje różnorodność, ale co bardzo ważne, nie waloryzuje. I to jest właśnie tego typu materiał edukacyjny, który pokazuje, że domy skrojone są na potrzeby. Tutaj na naszym slajdzie widać jeden dom porządny z tujami, drugi dom znowu taki trochę bardziej szalony, widzimy jakieś tutaj zwierzęta, jakieś ozdoby. Ona podpisuje to tylko takimi słowami. Są domy takie i takie. Pokazuje różnorodność, nie skupia się na inności. To jest w moim przekonaniu wielka jakość tej książki. To jest taka książka, która też nie pokazuje właśnie w taki sposób szokujący inności. Nie pokazuje takich sposobów zamieszkiwania, które by były na przykład uwłaczające w jakiś sposób. Ona skupia się raczej na różnorodności, ale skupia się też na taki sposób bardzo przyjazny dziecku, jak myślę. Jest to taka książka, która skupia się na takim wyobrażeniowym też aspekcie. Pokazuje fantastyczne domy, ona poszerza wyobraźnię, ona mówi, że można mieszkać w bucie. Ona jest taką książką, która rzeczywiście pokazuje taki świat, który mógłby być świat fantastyczny. I co właśnie ważne, nie ocenia, nie waloryzuje, nie pokazuje, tak powinno się żyć, tak się żyć nie powinno. I z tą jakością tej książki myślę, że bardzo fajnie jest popracować właśnie w klubie czytelniczym. Klub czytelniczy, proszę Państwa, to jest metoda, która została dość dobrze opisana w naszej poprzedniej publikacji, Poczytajmy. Ja tutaj tylko przytoczę takich 10 zasad dobrego klubu czytelniczego, które pewnie Państwo znacie, widzieliście, ale myślę, że warto kilka z nich podkreślić. Klub czytelniczy ma jasne zasady, ma swoje cele, ma swoje zadania, wie po co działa. To nie jest tak, że jestem w klubie czytelniczym, bo po prostu jestem, tylko mam swoje powody, mam swoje cele, dla których ten klub czytelniczy zakładam, dla których ten klub czytelniczy prowadzę. Spotykamy się regularnie. Rzeczywiście, żeby mieć takie poczucie wspólnoty, mieć takie poczucie działania, warto się regularnie spotykać, warto ustalić spotkanie raz na tydzień, może nawet częściej, bo kiedy raz na tydzień wypadnie to spotkanie, to można nadrobić w innym terminie tego samego tygodnia. Więc regularne spotkania, nawet jeśli krótkie, one będą bardzo dobrze spajać grupę. Klub czytelniczy działa lokalnie. To oznacza, że interesujemy się tym, co wokół nas, na przykład domami, na przykład zrównoważonym rozwojem, na przykład miastem. I działamy. Podejmujemy akcje miejskie, angażujemy się w ten temat, o którym czytamy. On nie może zostać tylko w teorii, musi być też w praktyce przez naszych uczniów odczuty jako ważny. Klub organizuje spotkania czytelnicze, czytamy dla młodszych dzieciaków, to jest bardzo ważna sprawa. To daje duże poczucie satysfakcji, to daje poczucie sprawstwa, to daje poczucie odpowiedzialności. To buduje w naszych uczniach i uczennicach poczucie własnej wartości.
Ale klub czytelniczy nie tylko czyta innym, ale też czyta sam. Więc jest to ważne, żeby znaleźć też miejsce na to, żeby oprócz tej książki Carson Ellis, którą, tak jak napisała Aneta na czacie, dostaniecie Państwo od nas pocztą, żeby także czytać inne rzeczy. Czytać inne rzeczy wokół, czytać inne rzeczy w tej tematyce, pytać uczniów i uczennice, co właśnie jest dla nich ciekawe, czym właśnie chcieliby się zająć podczas spotkań klubu czytelniczego. Ale ponieważ działamy wokół tematu zrównoważonego rozwoju, tematu czytelnictwa, to też starajmy się wysycić i ten temat. Przeprowadzamy akcje czytelnicze. Co ważne, dokumentujemy swoje działania, możemy prowadzić portal, przepraszam, stronę na Facebooku, możemy prowadzić bloga, możemy robić zdjęcia podczas naszych spotkań. Jest to oczywiście ważne dla dokumentacji jako takiej, ale jest też ważne to po to, żeby wszystkie te działania nie zniknęły, żeby one tworzyły jakieś takie nasze portfolio, nie tylko do awansu zawodowego, ale w ogóle do takiej pracy systematycznej, pracy procesowej, ponieważ oczywiście projekt projektem, natomiast projekty, które się rozwijają, mogą złożyć się na całkiem fajny, zaawansowany proces naszej pracy czytelniczej i dokumentacja temu właśnie może służyć. Sprawdzamy, oceniamy swoją pracę, ale też świętujemy. To jest bardzo ważne dla poczucia takiej grupowej spójności, żeby po zakończeniu projektu świętować, upiec ciasto, zaprosić gości i po prostu świętować swoje sukcesy. Zadania waszego klubu czytelniczego będą następujące. Organizacja spotkań czytelniczych dla młodszych kolegów i zrealizowanie ścieżki akcji miejskiej do wyboru. Teraz chciałabym przejść przez nasze propozycje. One wszystkie będą w publikacji, którą Państwo dostaniecie, rozpisane bardzo szczegółowo jako scenariusze zajęć, scenariusze spotkań klubów czytelniczych, scenariusze akcji miejskich. Tutaj teraz chciałabym tylko zaznaczyć te, które w książce się pojawiają, pomysły, które mogą Państwo dodać też do tych naszych scenariuszy, dlatego że przecież zawsze możecie je rozwijać, możecie je dopasowywać do własnych potrzeb. Ja też pokażę Paniom kilka przykładów, które mi przyszły na myśl, kiedy czytałam te scenariusze. To nie jest tak, że oczywiście robicie wszystko, robicie jedną z trzech akcji miejskich, natomiast te pomysły, które są zawarte w książce, myślę, że są bardzo dobrym punktem wyjścia. Widzę, że Pani Bogusława coś pisze jeszcze do nas. Zaczynamy od scenariusza bazowego. To jest scenariusz różne domy, różne potrzeby, który należałoby przeprowadzić po przeczytaniu książki Domy przez nasz klub czytelniczy. Ta książka czytana wspólnie to bardzo dobry punkt wyjścia, żeby porozmawiać o mnie i świecie wokół mnie. Jaki to jest świat, co się na niego składa, czy to tylko moje najbliższe otoczenie, czy jestem jako młody człowiek w stanie już jakoś połączyć to moje najbliższe otoczenie z dalszą częścią miasta, czy skupiam się tylko na swoich najbliższych okolicach. To również świetny punkt wyjścia do tego, tak jak już zresztą powiedziałam poprzednio, by mówić o różnorodności. Ale różnorodności, która, no, jakby to ująć, która nie jest przedstawiona jako inność, w tym sensie, że nie jest to coś zupełnie innego, coś, co waloryzuje negatywnie, coś, co jest z mojego punktu widzenia
nie do zaakceptowania i dość dziwne, to jest różnorodność, która pokazuje różne potrzeby, różne sposoby życia i funkcjonowania w świecie, a nie jest przedstawiana jako właśnie coś zupełnie z kosmosu, coś zupełnie innego. Dlatego też te przykłady w książce są trochę realne, trochę nierealne, trochę fantastyczne. Uciekamy tutaj od waloryzowania, skupiamy się na potrzebach. Tak jak tutaj pani napisała na czacie, robicie państwo zdjęcia, wywołujecie je, powiesiliście je, zrobiliście z nich rodzaj wystawy, niektórzy ujrzeli siebie z czasów, jak byli w przedszkolu. Pracujemy, prawda? Pracujemy z tymi dzieciakami często przez kilka dobrych lat. My patrzymy, w jaki sposób one się zmieniają, ale one też potrzebują czasami takiego zerknięcia w przeszłość, zauważenia tej łączności. I ta dokumentacja tutaj może rzeczywiście świetnie temu służyć. To bardzo fajny przykład. Drugie spotkanie czytelnicze, potem wprowadzeniu w książkę, może skupić się też na takiej rozmowie o tym, co oznacza otoczenie bezpieczne i przyjazne. Bo to też dla różnych ludzi można oznaczać różne rzeczy w duchu różnorodności ciągle, ale również o tym, jak my możemy wpłynąć jako młodzi ludzie na to, by nasze miasto, nasza okolica była bezpieczniejsza i była bardziej przyjazna. To oczywiście podstawy takiego myślenia demokratycznego, myślenia o zaangażowanym obywatelu, zaangażowanym społeczeństwie, społeczeństwie obywatelskim, które gdzieś w naszej fundacji staramy się poprzez wszystkie nasze programy realizować. Tutaj bardzo fajnym narzędziem do rozpoczęcia tej dyskusji z młodymi ludźmi, z dzieciakami, z uczniami, uczennicami jest komiks. W naszej publikacji zaproponowaliśmy taką książkę Zrób sobie komiks Krasińskiego i Trojanowskiego, ale ja tutaj też na dole zaproponowałam kilka linków do takich darmowych narzędzi online, jak na przykład Strip Generator, czy Pixton, czy Edu Pixton. Znacie państwo pewnie jeszcze mnóstwo innych takich narzędzi, można je też znaleźć w sieci darmowych, które pomagają w stworzeniu komiksu. Można oczywiście również planować komiks analogowo, na papierze, pisać scenariusz, zastanawiać się nad sekwencją klatek. To jest fajne narzędzie, fajne medium, które odwołuje się trochę do świata naszych uczniów i naszych uczennic, ale gdy na pierwszym spotkaniu zastanawialiśmy się nad tym, jakie potrzeby mają mieszkańcy różnych domów, to tutaj skupiamy się na tych potrzebach, które są wspólne dla wszystkich, czyli bezpieczeństwie. Czyli też w pewnym sensie zdrowiu, naszemu takiemu zdrowiu rozumianego nie tylko jako zdrowie fizyczne, ale też takie zdrowie społeczne, zdrowie mentalne, które również zależy od tego, w jaki sposób wygląda miasto. Pani Bogusława napisała, czy możemy przygotować zajęcia z chętnymi rodzicami. Z mojej perspektywy włączanie w ogóle członków społeczności w nasze działania jest jak najbardziej w porządku. Aneta Derda na pewno wprowadzi państwa większą ilość szczegółów na ten temat, jak można to zrealizować i jak można też włączyć rodziców w akcje miejskie. Bo po tych działaniach w naszym klubie będziemy również proszeni o to, żeby zrealizować przynajmniej jedną z trzech akcji miejskich. One są ważne. Nie tylko dlatego, że rozmawiamy o mieście, więc po prostu w nie pójdźmy i przyjrzyjmy się mu w praktyce, ale też właśnie dlatego, że przestajemy mówić tylko o różnych zjawiskach teoretycznie, przestajemy tylko skupiać się na książce i na bibliotece, czy też czytelni, ale idziemy.
zakładamy buty, zakładamy kurtki i doświadczamy tego miasta, zwracamy na nie uwagę. My mamy tendencję wszyscy do tego, żeby rzeczy, które są oczywiste, po prostu pomijać, nie skupiać się na nich, nie zauważać ich. No a tutaj trochę taka badawcza perspektywa nam się włącza. Tworzymy realne doświadczenie naszego miasta, patrzymy na to nasze miasto trochę przez inne okulary. I tutaj właśnie jest świetne miejsce, żeby zaangażować inne klasy, nauczycieli, nauczycielki, całą szkołę, wychodzenie do sąsiadów, pytanie rodziny o to, co tu było, co tu stało, jak to się kiedyś nazywało, jak na to wszyscy mówią na przykład i dlaczego. To jest taka okazja do tego, żeby rzeczywiście z tą społecznością lokalną nawiązać bliższy kontakt. Pierwsza akcja miejska do wyboru to spacer z Twoją ulicą, szukanie w przeszłości i teraźniejszości. To jest taki spacer, który robimy z aparatem fotograficznym. To jest spacer, gdzie nasi uczniowie są przewodnikami. Robimy zdjęcia starych i nowych budynków, pokazujemy zmiany w mieście, jego przemiany. To, że rzeczywiście miasto może być naszą taką żyjącą, zmieniającą się tkanką historyczną. W naszej publikacji znajdziecie Państwo również karty pracy, które pomogą nam w tym spacerze badawczym i wprowadzą nas do takiego myślenia właśnie analitycznego, czyli takiego myślenia o mieście nie jako oczywistości, tylko jako czymś, co się odkrywa, jako czymś, co ma różne poziomy, też takie warstwy, prawda? To, co nowe, to, co stare, to, co zostało odnowione, to, co było wcześniej, a potem z tych fotografii możemy zrealizować rzeczywiście wystawę. I ta wystawa, wystawiona gdzieś w przestrzeni szkoły, to świetny sposób na wprowadzenie do finału naszej akcji miejskiej. Wystawa to już jest wydarzenie, na które można przecież kogoś zaprosić. No i wtedy właśnie zapraszamy dziadków, zapraszamy babcie, zapraszamy zaangażowanych rodziców. Ja myślę jeszcze o jednej modyfikacji, o takiej modyfikacji, która właśnie rzeczywiście może być punktem wyjścia do rozmowy z rodziną. Znam projekt, który został zrealizowany przez Dom Kultury Dorożkarnia w Warszawie, w takiej dzielnicy zwanej Siekierki. To jest taka trochę wiejska, miejska dzielnica, ma taki swój rzeczywiście odrębny wiejski charakter. I tam zrealizowano działanie o historii tego miejsca, wykorzystując taką metodę, która nazywa się teleport fotograficzny. I tutaj pokazałam Państwu taki przykład zdjęcia przedstawiające dwóch braci bliźniaków, którzy pozują pod drzewem na swoim ogródku w swoim domu. A później po kilkudziesięciu latach fotograf Artur Pawłowski sfotografował ich już jako nawet starszych mężczyzn, prawda? Na tle tej swojej fotografii, bo widzicie Państwo, ona jest z tyłu, jeszcze trzymających swoje zdjęcia z dzieciństwa. Kiedy myślimy o mieście i o tym, że rodziny mieszkają w miastach i miasteczkach przecież od pokoleń, możemy przeszukać szuflady i zrobić takie pozowane zdjęcie w tym samym miejscu, co również jakoś przyczyni się przecież do rozwoju takiej wiedzy i o mieście, i o tym, co się zmieniło, i o tym, jak może wyglądać to miejsce w przyszłości, bo to może być trzecia część, jeżeli byśmy potraktowali ten teleport jako tryptyk i też moglibyśmy zaprojektować, namalować, narysować, zaprojektować graficznie również miasto przyszłości, prawda? I to, jak to miasto mogłoby się rozwijać. I to jest też punkt wyjścia do tego, żeby pokazać, co zostało zburzone, a co ciągle funkcjonuje, co jest, czego nie ma. Te czarno-białe zdjęcia też mają, prawda, w sobie taki trochę urok. No a stare zdjęcia zazwyczaj są albo w sepi, albo czarno-białe, więc możemy to wykorzystać jako taki punkt wyjścia do dyskusji. Cieszę się, że się Paniom podoba.
Druga propozycja akcji miejskiej, z którą wychodzimy w podręczniku, nazywa się Czy miasto jest domem dla wszystkich? I ono jest również bardzo ciekawą akcją, bo jest to praca z mapą. Ja uwielbiam mapy, uwielbiam różne mapy, różnorodne, stare, nowe, topograficzne, mapy Google'a, które też mają w ogóle mnóstwo świetnych funkcji. Praca z mapą to również świetne ćwiczenie dla umysłu. Tutaj w tym scenariuszu proponujemy też wcielanie się w różne role społeczne i zastanawianie się, czy nasze miasta, nasze okolice są przyjazne dla osób z różnych grup społecznych. Tutaj rozwijamy takie myślenie empatyczne, tutaj trochę właśnie diagnozujemy to nasze miejsce, czy te schody na pewno są potrzebne i czy wszyscy są w stanie je pokonać. I to jest bardzo, bardzo ciekawa też perspektywa, która właśnie pozwala nam wejść w rolę, pozwala nam doświadczyć miasta inaczej, bo przecież w naszym życiu tak naprawdę wchodzimy w wiele różnych ról i nagle się okazuje, że z tym wózkiem tak naprawdę nie możemy wsiąść na połowie przystanków autobusowych, prawda, jadąc do pracy. Więc praca z mapą, w ogóle gdzieś też takie ćwiczenie z czytania mapy, z rozpoznawania mapy, może być bardzo ciekawe. Można oczywiście wchodzić w rolę przedstawicieli, przedstawicielek różnych grup społecznych. Ja też pomyślałam o tym, że można wykorzystać do tego taką metodę, którą pewnie Panie gdzieś spotkałyście, jak nie, no to ona jest dość dobrze opisana i dostępna, czyli kapelusze de bono. Po takim spacerze w różnych kapeluszach można też miasto w pewnym sensie ocenić, zewaluować. Można zaproponować uczniom i uczennicom, by chodząc po danej okolicy patrzyli na nią z różnych perspektyw. Chodząc w białym kapeluszu zwracam uwagę tylko na fakty, suche fakty. Chodząc w czarnym kapeluszu poddajemy wszystko, co widzimy, krytyce. Zastanawiamy się nad tym, jakie są słabe strony danego miejsca, jak można je krytycznie ocenić, jakie są zagrożenia, jakie są trudności i gdzie miasto wyklucza. No ale potem, żeby nie zostać z takimi negatywnymi myślami, możemy założyć kapelusz żółty i skupić się na tym, co pozytywne w mieście. Za każdym razem, gdy symbolicznie zmieniamy kapelusz, możemy też na przykład prowadzić dziennik albo zostawiać małe karteczki na naszej trasie, które pokazują, które jej elementy zostały przez danego kapelusznika uznane za istotne. Tych kapeluszy jest 6. Czerwony kapelusz to emocjonalne podejście do miejsca. Co wzbudza w nas emocje? Co jest dla nas rzeczywiście pobudzające, co wzbudza naszą radość, co wzbudza naszą złość, co nas szokuje, co nas zadziwia, co nas cieszy. Kapelusz niebieski to właśnie szeroki kontekst. Również może być to kontekst historyczny, wykorzystując to, co mówiłam przy poprzednim scenariuszu. Kapelusz zielony to myślenie kreatywne, myślenie twórcze, myślenie o tym, jakie na przykład elementy artystyczne są, albo można byłoby je umieścić na naszej trasie. 6 kapeluszy de bono to taka propozycja rozwinięcia tej myśli, ale inne działania, inne propozycje macie Państwo w naszym podręczniku, który dostaniecie. Trzecia ścieżka miejska nazywa się Raz, Dwa, Trzy. Film nakręcisz ty. To jest propozycja nakręcenia wideo z uczniami i w naszym podręczniku zdobędziecie Państwo też trochę wiedzy, wskazówek na temat tego, jak takie wideo stworzyć. Tworzenie filmu jest świetnie angażujące grupę. Tworzenie filmu również może mieć taki charakter diagnozy lokalnej. Pokażę Państwu taki film nakręcony kilka już dobrych lat temu przez naszą szkołę z Zakopanego, z programu Sztuka Zaangażowania, gdzie uczniowie rzeczywiście bardzo wyraźnie przyglądali się swojemu miastu, a szczególnie Krupówkom, które uznawali za
miejski, problem dla mieszkańców. Film nazywa się Nie chcemy się wstydzić krupówek i ta część, którą Państwu pokażę, jest, no, jest uczniowskim, dość zabawnym filmem. Wybór osób, kadrów nieprzypadkowy oczywiście, gdzie uczniowie pytali przechodniów na zasadzie takiej sondy ulicznej, co sądzą o krupówkach. Oglądamy. Krupówki. Już od wielu lat są największą atrakcją turystyczną w Zakopanem. Co roku przyjeżdża tu wielu turystów. Już od wielu lat są największą atrakcją turystów. A najwięcej mieszkańców narzeka na ich wygląd. No, na krupówkach mogłyby być, bo to jest sewi malaria, no. Widzicie, co się dzieje. To zachęcająco wygląda, bo zieleń jest źle utrzymana. Owszem, 10-20% domów jest ładne, reszta jest brzydkie. No a to, co zobaczę na krupówkach, to dopiero ocenię, ale jak byłem tu lata temu, to mi to jest po prostu jedno wielkie targowisko. Krupówki mi się nie podobają, ponieważ jest tam 1000 reklam, które w ogóle nie świadczą o tym, co to jest to Zakopane i w ogóle to nie było to bardziej, żeby było bardziej takich reklam, bardziej regionalnych niż właśnie takich jakichś tam strasznych rzeczy. W porównaniu tamtych lat są krupówki, no nie za bardzo, są bardzo ładne. W porządku, tylko wie pani co, tutaj jest dużo osób zarabiających na przykład w tych miśkach, nie? One są pijane i niezbyt bardzo ładnie o to świadczy krupówkach, nie? Mieszkańcy postanowili zawalczyć o ładne krupówki. Między innymi starając się o uchwalenie parku kulturowego na tym najbardziej znanym deptaku w Polsce. Oto, jakie znaczenie dla Zakopanego będzie miało uchwalenie parku kulturowego, zapytaliśmy burmistrza Janusza Majchla. No, bardzo dużo, to jest w zasadzie jedyna uchwała, która jest kontrowersyjna bardzo, bo ona tak naprawdę ogranicza prawa właścicielskie właściwie nieruchomości. Właściciel nie będzie mógł wierzyć na swoim budynku, co by chciał. A więc nie może zawiesić przykład elewacji. No co tak, Wygląd krupówek diametralnie by się zmienił, jeżeli chodzi o taką dowolność w Krakowie, gdzie 100% kamienic w rynku, przylegających w rynkach i przylegających zabytkami wprowadzone. On oczywiście w sposób zasadniczy ograniczył mieszanie reklam. Wszystko jest uzgadniane ze specjalną grupą, która jest usytuowana obok konserwatora zabytków. Grupa ekspertów pozwala na później takiej reklamy. Widzicie Państwo, jakie śledztwo przeprowadzili uczniowie, śledztwo wizualne, bo rzeczywiście miasto, które jest zawieszone, obwieszone reklamami, to miasto, które nie może być miastem zrównoważonym. Również taki chaos wizualny wpływa na mieszkańców i na ich dobrostan. Ale to, że poszli do burmistrza, że zapytali przechodniów na ulicach, różnych przechodniów młodszych, starszych, no to jest taki świetny rodzaj zaangażowania, który może być jakimś takim rodzajem przykładu. Film do znalezienia na YouTubie. To trzy akcje miejskie, które proponujemy w programie. One są dokładnie opisane w naszych materiałach. Akcje miejskie są takim rzeczywiście działaniem praktycznym, które świetnie wieńczy nasz projekt. Po tych akcjach możemy zaprezentować czy to wystawę zdjęć, czy to nasze wrażenia ze spaceru i nasze opisy z mapy, czy też nasz film, który zrobimy, innym uczniom, uczennicom, społeczności szkolnej, sąsiadom, sąsiadkom. Zorganizujemy publiczną prezentację.
Zadbajmy o promocję, zadbajmy o nagłośnienie, zadbajmy o zaproszenie gości i o to, żeby miejsce było przyjemne. To nasz dzień, nie stresujmy się niepotrzebnie, chociaż zawsze adrenalina wtedy jest, ale zadbajmy o dobrą atmosferę, zadbajmy o to, żeby miejsce było estetyczne, ale też żeby było dobre jedzenie, żeby było wesoło, żeby był też moment na to, żeby z tego sukcesu się cieszyć. No, to nie jest jeszcze czas na ewaluację. Ewaluacja przyjdzie na następnym spotkaniu. Ewaluacja to nie ocena, ewaluacja to próba spojrzenia na nasze doświadczenie z lotu ptaka, próba wyciągnięcia wniosków i wdrożenie ich w następnych projektach. W naszej publikacji na przykład proponujemy takie ćwiczenie ewaluacyjne z dłonią, gdzie na kciuku piszemy to, co było sukcesem, na palcu wskazującym wypisujemy to, co opowiemy innym, na palcu środkowym to, co było słabe, na palcu serdecznym to, co byśmy zmienili, a to, czego się nauczyliśmy, piszemy na małym palcu, możemy potem te odpowiedzi porównywać. Ale tych metod ewaluacyjnych jest wiele, na przykład Fundacja Szkoła z Klasą wydała podręcznik Jak ewaluacja to z klasą, gdzie można znaleźć wiele metod ewaluacyjnych, również takich, które są bardziej atrakcyjne dla młodszego odbiorcy. Więc zachęcamy również do tego, żeby na sam koniec naszego projektu to miejsce na ewaluację się znalazło, bo praca i silne zaangażowanie wymaga później jednak również refleksji i takiego podejścia zamykającego, syntetyzującego to doświadczenie i to, co udało nam się wspólnie zrobić. Czas już nam się kończy. Ja bardzo dziękuję za tą wspólnie spędzoną godzinę. Mam nadzieję, że kilka z tych zaproponowanych przez nas w programie działań jest dla Pani działaniami interesującymi, że macie już kilka pomysłów na to, w jaki sposób prowadzić kluby czytelnicze i w jaki sposób zrobić z doświadczenia klubu czytelniczego projekt. Bardzo dziękuję za obecność i życzę udanych projektów. Dziękuję, dziękuję Pani Małgorzato, Pani Bogusławo, Pani Jolanto. Ja już się powoli wyłączam. Widzę, że jeszcze pisze coś nasza koordynatorka. Dobra. Do zobaczenia. Dzięki wielkie.